welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tą słoneczną niedzielę. Jak pewnie widzicie po kadrze, pogoda jest naprawdę przepiękna, chociaż jest mroźno. Dlatego też wskoczyłam swoją wełnianą sukienkę z H&M-u. Jak wiecie, bardzo kocham tą sukienkę, dlatego też zamówiłam sobie inną wersję kolorystyczną. Ja dzisiaj wstałam sobie na spokojnie o godzinie 9, ogarnęłam się, zjadłam i teraz jest około godziny 10.30. Na spokojnie się z Wami przywitam i rozpoczniemy ten dzień. Jako że jest niedziela, staram się bardzo mało pracować, ponieważ wczoraj sobie zrobiłam totalny dzień odpoczynku i jedynym moim obowiązkiem było Instastory i montowanie filmu, a tak to chodziłam w piżamce, wiecie, oglądałam seriale, odpoczywałam, a dzisiaj natomiast chcę, żeby ten dzień był troszeczkę bardziej aktywny, tym bardziej, że mam zaplanowane fajne wyjście tutaj po redzie, ale o tym opowiem Wam później. Mimo wszystko będzie to dzień taki na spokojnie, żeby naładować baterie na nowy tydzień. Przed chwilką się tutaj ogarniałam, żeby móc się do Was odezwać, dlatego też pomyślałam, że opowiem Wam o trzech produktach, które dzisiaj użyłam i może zacznę od brwi, bo jak wiecie z poprzedniego vloga byłam na laminacji i jestem bardzo zadowolona z efektu. Jedyne co, to uważam, że są one troszeczkę za jasne, jeżeli chodzi o nagrania. Bo tak na co dzień, wiecie, w życiu codziennym, jak, nie wiem, z kimś się widzę face to face, to te brwi są super. Natomiast kamera zjada akurat połowę efektu, więc, nie wiem, na przykład makijaż właśnie pod kamerę zawsze jest połowę i bardziej intensywny, ponieważ kamera zjada. Dlatego też, jak montowałam ten vlog i widziałam te bardzo jasne, tak naprawdę brwi, które na filmie wyglądały jak wypłowiałe i wyglądałam na chorą, taką bez wyrazu, to średnio mi się to podobało i to jest właśnie ten dylemat. Wiem, że jak nie będę nagrywać, to nie będę ich w ogóle podkreślać, bo bardzo mi się ten naturalny efekt podoba. Niestety do filmów muszę leciutko je przyciemnić i dzisiaj do tego celu użyłam nowej kredki, którą zamówiłam w jednym z holi właśnie z Hebe i to jest Price Brow Pencil i to jest z tej hipoalergicznej serii. Czy ja się tutaj doczytam, jaki to jest kolor? Raczej wątpię, bo pewnie nigdzie nie jest napisane. Pewnie było na tym papierku napisane, które niestety ściągłam. A nie, jest 02. To jest kolor 02 i powiem Wam, że tylko delikatnie podkreśliłam dolną linię brwi i leciutko je przyciemniłam i wydaje mi się, że wyglądają nadal fajnie naturalnie, a bardzo fajnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o to, co mam na ustach, to dzisiaj testuję balsam z Oriflame, tylko poczekajcie, postaram się otworzyć go, a on jest ciężki do otwarcia. O, zobaczcie, on w sztywcie jest żarowiasto różowy, natomiast na ustach prezentuje się w ten sposób. Niestety te balsamy z kolorem są dużo słabsze od tych z Knajpa, nie nawilżają tak mocno, ale mimo wszystko warto z nich korzystać, jeżeli szukacie. Natomiast na dzień używam w tej chwili i testuję ten krem z Yumi i to jest ta wersja Cream Sorbet do twarzy, intensywne nawilżenie i to jest malina i granat. Bardzo Wam polecam. Tutaj mam też bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ kiedy nałożyłam najpierw wieczorem jednego dnia moje serum z Basic Lab i dopiero potem właśnie ten krem, to niestety stworzyła mi się jakaś taka dziwna konstrukcja na twarzy i miałam wrażenie, że mam maskę, dlatego nie polecam właśnie łączyć go z tym serum, ale na przykład serum z Soraya jak najbardziej na dzień się sprawdza, więc ten krem używam na dzień. Jestem bardzo zadowolona, bo on też bardzo szybciutko się wchłania i nie pozostawia, wiecie, tej tłustej, lepkiej warstwy, więc wystarczy tylko lekko się przypodrobić i zobaczcie. Wydaje mi się, że wyglądamy świeżo, ale się nie świecę, więc jest to naprawdę fajne. Przyszłam do kuchni wypić swoje suplementy diety i przypomniałam sobie, że w sumie Wam jeszcze o tym nie mówiłam. W zeszłym tygodniu, jak byłam w aptece, stwierdziłam, że chcę spróbować pić elektrolity, ponieważ, tak jak Wam wspominałam, mam problem z przesuszoną skórą, w szczególności na twarzy, w sumie tylko na twarzy, co jest bardzo dziwne, bo używam i zarówno serów, jak i kremów do twarzy bardzo dobrej jakości. Dodatkowo piję dużo wody, piję też dużo herbaty zielonej, staram się naprawdę ograniczać herbatę czarną, praktycznie kawy nie piję, więc nie wiem skąd ten problem się wziął.
Zaczęłam pić jeszcze więcej wody, ale pomyślałam, że jest to dobry pomysł, żeby spróbować pić elektrolity. I akurat jak byłam w aptece, pani z apteki zaproponowała mi taki zestaw i już wam pokazuję. Wziąłam sobie elektrolity, taki sokiem o smaku cytrusowym, bo szczerze mówiąc nie lubię takich zwykłych. I muszę wam powiedzieć, że od kilku dni je biorę, chyba cały tydzień i widzę efekty, że nie mam już takiego pragnienia, nie mam czegoś takiego, że potrafię wypić 3 szklanki wody bez przerwy, więc jest to naprawdę dobry tip. I jeszcze dodatkowo w zestawie był magnez plus witamina B6 i stwierdziłam, dlaczego nie, magnez jest idealny przy piciu kawy, herbaty i przy dużym stresie, więc myślę, że będzie to akurat dobre, żebym po prostu popiła trochę magnezu. I stwierdziłam, że spróbuję, wypiję, nie wiem, 1-2 takie opakowania i zobaczymy, czy będą efekty. Jak na razie jestem zadowolona. Jedyne co, to magnez ma bardzo nieprzyjemny smak. Jak właśnie te elektrolity są smaczne, tak ten magnez nie polecam. Naprawdę nie polecam. I przyszłam już tutaj do kuchni spakować torebkę, ponieważ za około godzinę wychodzę z domu, ale pomyślałam, że jest to dobry pomysł, żeby wam pokazać. Zobaczcie, mam taką malutką torebkę i to jest torebka z Decathlonu, ale ją nigdzie nie znajdziecie, ponieważ ja ją kupiłam w 2016 roku. Jakoś tak i wyobraźcie sobie, że ja jej nie nosiłam. Rzuciłam ją do szafy na górną półkę i kompletnie o niej zapomniałam, bo na co dzień nie używam małych torebek. Ale tak jak wam mówiłam, przy zimowym płaszczu, właśnie przy takich sukienkach swetrowych czy przy sweterach mam bardzo ograniczoną właśnie mobilność rąk, przez co duże torby są dla mnie po prostu utrapieniem. I pomyślałam sobie, że jeżeli nie mam potrzeby, to chcę nosić na razie, póki nie zrobi się cieplej, właśnie taką małą torebkę. W dodatku będzie mi też dużo wygodniej brać malutką torebkę w momencie, kiedy na przykład będę jechać gdzieś pracować z laptopem, bo wiadomo, że potem muszę wziąć jeszcze dużą torbę na laptop, więc komórka, kamera akurat tutaj się zmieści. Już tutaj sobie testowałam i nawet, słuchajcie, mi ten kod wchodzi, więc jest dobrze. Tutaj sprawdzi się też rewelacyjnie ten portfelik. Zaraz sobie przyłożę tutaj najważniejsze karty i dowód osobisty i tutaj mam możliwość właśnie przypięcia, więc od razu sobie przypnę ten portfelik. Dodatkowo też mam, słuchajcie, mówię, dokumenty, bo dowód zawsze mam w portfelu, ale tutaj mam takie etui na dokumenty, które wam już pewnie nieraz pokazywałam. Niestety nie mogę otworzyć, ponieważ jest tam legitymacja niepełnosprawności i z chęcią bym wam ją pokazała, ale kurczę, wiecie co, na tym dokumencie, bo ja mam jeszcze tą starą legitymację, jest mój pełny adres zamieszkania, więc niestety nie mogę wam pokazać. A ten portfel, który obecnie noszę w torbie, niestety mi do tej torebki nie wejdzie. Tak, to jest portfel z Mojito, który kupiłam jakoś na przełomie zeszłego i tego roku. Ja pokazywałam wam chyba na filmie i bardzo, bardzo mi się sprawdza, jestem bardzo zadowolona, ale niestety do takiej torebki nie wejdzie, więc tylko sobie przyłożę karty płatnicze, może wezmę jakieś 2 złote na kawę, zobaczę. I jeżeli chodzi o rzecz, którą chciałabym wam jeszcze pokazać, to jest to moje ostatnie odkrycie, a mianowicie nowy smak gum Orbit i to jest właśnie limonka. I muszę wam powiedzieć, że są przepyszne. Jak na przykład moja mama nie lubi bardzo ostrych gum, to te jej bardzo smakowały. I ostatnio właśnie je kupiłam w jakimś sklepie spożywczym i bardzo, bardzo mi się zasmakowały, więc na pewno wrzucę ją do torebki, bo zawsze lubię mieć przy sobie właśnie jakąś gumę do odświeżenia oddechu. Bo wiadomo, człowiek myje te zęby, ale jednak jemy, pijemy i czasami lepiej sobie właśnie odświeżyć właśnie oddech czymś takim, więc to ląduje na pewno w mojej torebce. Jeszcze muszę schować, wiadomo, kamerę, którą nagrywam, mikrofon, którego też w tej chwili używam i telefon, który mi się ładuje, ale telefon już schowałam przed samym wyjściem. Tak jak wam wspominałam, miałam w planie dzisiaj jedno wyjście i wybrałam się do Fabryki Kultury w Redzie, ponieważ odbywa się tutaj pierwszy festiwal modeli kartonowych. Muszę przyznać, że wczoraj nie miałam za bardzo okazji przyjść, ale dzisiaj bardzo chętnie się popatygowałam. Tym bardziej, że jest przepiękna pogoda i po zwiedzeniu właśnie wystawy mam w planie pójść na spacer do parku. Dlatego też pomyślałam, że będzie to fajne, żeby połączyć w jedno wyjście i przy okazji zobaczyć coś ciekawego oraz
teraz Wam pokazać coś ciekawego. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj naprawdę wiele fajnych modeli. Na Facebooku widziałam już relacje, na Instagramie, że wystawa jest naprawdę bardzo bogata. Tylko jak wyszłam, to widzę, że tutaj Państwo się już pakują. Nie wiem, czy to od konkursu, czy od wystawy, więc mam nadzieję, że jeszcze coś zobaczymy. A jest wcześniej, bo słuchajcie, jest godzina 14, natomiast wystawa trwa do godziny 18, więc mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie Wam coś pokazać. Tutaj też akurat była bardzo fajną możliwość postawienia aparatu, bo są tutaj właśnie stoły, więc na spokojnie mogę się do Was odezwać. I to, co muszę powiedzieć, to ta mała torebka sprawdza mi się rewelacyjnie. Słuchajcie, w tą małą torbę weszło mi wszystko. I kamera, i ten duży kod, i telefon, i wszystkie potrzebne rzeczy, łącznie właśnie z portfelem, nawet chusteczki zbliżone mi się zmieściły do rąk, więc naprawdę super. I nie będę ukrywać, że brak konieczności zakładania maseczek właśnie w takich miejscach jest teraz dużym, dużym plusem, więc jak najbardziej mi się to podoba, ale już chyba nie będę przedłużać, może więcej do Was pogadam z parku, a teraz zabieram Was właśnie na wystawę i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you, with you. I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Głupi to ma szczęście. Udało mi się trafić na wystawę w ostatniej chwili, żeby coś właśnie zobaczyć, żeby dla Was coś nagrać. I akurat już tutaj Państwo się zbierali. Powstała tutaj trochę taka mała niezgodność, ponieważ na stronie i na Facebooku było napisane, że wystawa jest do godziny 18, ale wiadomo, że Państwo modelarze są z różnych części Polski, nawet na przykład ze Śląska, więc chcieli dzisiaj troszeczkę szybciej wyjechać i niestety przed godziną 15 już zaczęli się zbierać. Ja już stąd wyszłam i tego nie widzieliście, ponieważ poszłam sobie na spacer z gorącą czekoladą, bo tutaj można właśnie w Fabryce Kultury kupić kawę, herbatę, gorącą czekoladę. I słuchajcie, poszłam z gorącą czekoladą do parku, ale taki wiatr się zerwał, że nie byłam w stanie nic dla Was nagrać. Chyba z 4 razy przywróciło mi kamerę, więc stwierdziłam, że wybaczcie, ale nie będę się leczyć. I wróciłam po prostu do Fabryki Kultury, stwierdziłam, że po prostu sobie z Wami porozmawiam i za chwilkę pójdę jeszcze sobie na spacer i wtedy nagramy sobie przebitki właśnie parku, bo pogoda jest naprawdę fajna, wiecie, jest chłodno, wieje, ale nie wieje mrozem tak jak ostatnio, więc mam nadzieję, że tutaj nie mam żadnych wąsów od gorącej czekolady, ale nie byłam w stanie nagrywać w parku, bo tam jeszcze jest taka, wiecie, taka dolinka i tam jak zacznie wiać, to po prostu jakiś Armagedon się zerwał, a tutaj jest na szczęście w miarę spokojnie, więc można sobie porozmawiać i mogę coś konkretnego dla Was nagrać. Mam nadzieję, że modele, które Wam pokazałam, się spodobały i to jest bardzo fajne. Na pewno, jeżeli będzie kolejny festiwal, to na pewno przyjdę i na pewno też Was zabiorę i wtedy będę już świadoma, żeby bardziej przychodzić pierwszego dnia, bo jest więcej modeli i więcej możliwości, żeby coś zobaczyć. Ale tak poza tym naprawdę jestem już zadowolona z bardzo fajnego dnia. Dzisiaj sobie na przykład robię taki totalny chill day i ja nie wiem, czy to o mnie wiecie, ale ja uwielbiam burgery i zamówiłam sobie meksykański burger. Więc pójdę na spacer i akurat on przyjdzie, jak wrócę do domu, więc będę miała jeszcze pyszne jedzonko. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.
call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets, see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Jak wróciłam do domu, to od razu na stole miałam gorący obiad. Ponieważ kiedy byłam w parku, zamówiłam sobie burgera. Tak, dzisiaj jest niedziela, więc jest to dla mnie trochę taki cheat day. Dlatego pozwoliłam sobie zamówić mojego ulubionego meksykańskiego burgera właśnie z restauracji Dos Amigos w Rumi. Bo teraz mamy dwa oddziały Dos Amigos. Jest w Rumi i w Wejherowie, a ja zawsze zamawiam z Rumi. I to jest burger z szarpaną wołowiną. Przepraszam, szarpaną wieprzowiną. I uwierzcie mi, jest przepyszny. Na drugi raz Wam pokażę, ale tutaj akurat się śpieszyłam, żeby zjeść, bo on chwilę wcześniej przyszedł, zanim wróciłam do domu i nie chciałam jeść zimne, a niestety twarz miałam totalnie nieładnie, bo strasznie zaczęło wiać, więc musiałabym się ogarniać. Jeszcze mówiąc, byłam już tak głodna, że zapomniałam o nagrywaniu, dlatego teraz do Was przychodzę, bo jest koło godziny 5:30. Ja o 6:30 jestem umówiona z Martyną na rozmowę, więc pewnie nam też zajdzie godzinka albo może nawet dwie. Dlatego pomyślałam, że teraz chwilę jednak usiądę do kompa i troszkę popracuję, a przy okazji zrobimy sobie test. Mam trochę rzeczy do testowania na vloga, więc nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zrobimy czegoś jeszcze, ale nabrałam ochotę na kawę i nie powiem Wam, czy ja Wam ten haul pokazywałam na YouTubie z Lidla, czy to był haul na Instagramie. Wydaje mi się, że na Instagramie. Pokazywałam Wam, że kupiłam sobie kawkę ze Starbucksa w puszce i dla mnie ta puszka 300 ml to jest dość sporo. Nie lubię aż tyle kawy. Zazwyczaj kawę piłam w filiżankę. Jedynie tylko te słodkie kawy właśnie ze Starbucksa lubię w tych najmniejszych formatach. Oczywiście oprócz Spice Pumpkin Spice Latte, bo tą tu piję nawet w największym rozmiarze, bo uwielbiam. Ale tą puszką podzielam się na spółkę z moją mamą. I moja mama, jak nie lubi mocnej kawy, powiedziała, że jest przepyszna, więc zaraz spróbuję. I tak puszka była przetarta, nie martwcie się. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobra kawa. Ja bym w życiu nie powiedziała, że ta kawa jest tak naprawdę potrójnym espresso, bo jest bardzo smaczna, bardzo delikatna, o dziwo. Tylko szkoda, że te kawy są tak drogie w Lidlu, bo ona chyba kosztowała z 5 czy 7 zł, ja teraz naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że to była absurdalna cena jak za właśnie puszkę, więc kupiłam ją tylko i wyłącznie na spróbowanie, tylko i wyłącznie do testu, a nie mam zamiaru jej kupować tak na stałe. Mimo wszystko czasami, wiecie, jak gdzieś idziecie takie coś właśnie do chwycenia w drodze, jest jednak bardzo, bardzo, bardzo takie przyjazne właśnie, nie wiem, podróżowaniu autobusem. Jestem zadowolona z dzisiejszego dnia i chociaż niesamowicie zmarzłam, bo jak wracałam, to wiatr się już nasilał i było coraz chłodniej, to mimo wszystko fajnie mi zrobił właśnie spacer, tak mnie rozbudził, nie jestem taka zamulona jak rano. Dodatkowo też poszłam, zobaczyłam fajne modele, więc to też było na duży, duży plus i cieszę się, że na nie zdążyłam. I teraz właśnie trochę popracuję, później porozmawiam sobie z Martyną przez telefon, więc będą plotki, ploteczki i jeszcze później oczywiście się będę do Was odzywać. I dzisiaj wieczorem też jest projekt Kapit. Z tego, co się widziałam na Instagramie, to nawet nie wiem, czy to nie jest ostatni odcinek. Muszę jeszcze zasięgnąć języka w tym temacie, bo jeżeli tak, to mam pewien plan co do tego programu, ale o tym na razie Wam nic nie będę mówić. Obserwujcie kanał, czekajcie na kolejne vlogi, to zobaczycie, co będzie się działo. Ja jestem już po rozmowie z Martyną, jest około godziny 20:30, rozmawiałyśmy godzinę 50, a to dlatego, że miałyśmy dzisiaj naprawdę świetne flow rozmowy i bardzo ciekawe tematy, a wiadomo, że jak ma ciekawą rozmowę, to czas
płyje naprawdę szybko. Ja co prawda, jak wiecie, jadłam dzisiaj na obiad burgera. Nie był on za duży, ale jednak mnie zasycił. Mimo wszystko staram się nie kłaść bez kolacji. Bardzo często popełniałam ten błąd i później niestety rano bolał mi żołądek, więc to nie jest dla mnie dobre rozwiązanie. Ale też wiadomo, nie chcę przekraczać normy kalorycznej i też nie chcę się objadać, więc troszeczkę zgapiłam pomysł od Martyny i zaczęłam, słuchajcie, jeść na kolację takie deserki dla dzieci, ale to są takie musy w tubce i muszę wam powiedzieć, że to mi się naprawdę super sprawdza, bo to mnie na kolację świetnie syci. Tym razem mam tutaj Hippa, kupiłam go właśnie w Lidlu, owoce i warzywa i to jest jabłko, gruszka, dynia bez dodatku cukru, więc taki zdrowy deser i bardzo często sobie jem to na kolację, kiedy właśnie czuję, że jednak jestem głodna, ale jest na przykład późno, czy nie chcę się zasycać, wiecie, czymś ciężkim, jakimś pieczywem, jakąś wędliną, czy jakimiś serami, to właśnie sięgam po takie musy, więc myślę, że jak najbardziej mi się to sprawdzi, tylko przed chwilą moja mama to wyciąga z lodówki, jeszcze jest bardzo, bardzo zimne, dlatego najpierw się do was tutaj odzywam, a potem po prostu zjem sobie to przy telewizorze. Dzisiaj nie wiem, czy będziemy, kurczę, oglądać Netflixa, bo jest już niedużo czasu do projektu Kapit, a zanim ja to jeszcze nagram, jeszcze pójdę, wiecie, jeszcze poproszę moją mamę o herbatę, więc trochę czasu minie, więc nie wiem, czy dzisiaj obejrzymy jakiś odcinek, bo potem oczywiście oglądamy program, ale pomyślałam, że zrobimy sobie test nowej rzeczy, którą kupiłam. Słuchajcie, to jest ta słynna pomarańcza z Dillsa i to jest Swirl Terry's Chocolate i słuchajcie, ona jest z białej czekolady, z białą czekoladą. Bardzo, bardzo mnie niesamowicie ciekawi, bo ja lubię białą czekoladę, o ile nie jest taka, wiecie, sztuczna. Bo ja wiem, że ogólnie biała czekolada jest nienaturalna, ale czasami jest taka mydlana, a czasami jest, wiecie, taka smaczna. Więc mam nadzieję, że tutaj to będzie ta wersja smacznej czekolady. Dlatego ja nie będę teraz tutaj przy was jej otwierać, bo to trochę zajmuje, żeby ją otworzyć i podzielić, więc pokazuję wam to spakowanie. Na spokojnie sobie otworzę i zaraz włączę kamerę ponownie. Tak, zobaczcie, tak ona tutaj wygląda, jest całkowicie biała i muszę wam powiedzieć, że pachnie niesamowicie samą pomarańczą i tak brakuje tutaj cząstki, bo już poczęstowała moją mamę, więc teraz ja sobie wyciągnę cząsteczkę taką małą i postaram się przy was spróbować. A ma. Ja zawsze właśnie nauczona poradami od was, zawsze sobie stukam właśnie o stół i później ona mi się ładnie łamie. Pachnie przepięknie, zaraz zobaczymy, jak smakuje. Wow, jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ ta pomarańcza jest bardzo smaczna. Co prawda mam wrażenie, że w tej białej wersji troszeczkę mniej czuć smaku pomarańczowego, ale za to ta biała czekolada jest naprawdę dobra. Jest oczywiście to taka biała, muląca czekolada, ale nie jest taka sztuczna, jak czasami się spotyka w czekoladach, wiecie, taka czuć mydlana, tylko jest naprawdę bardzo dobra i taka przekąska jest bardzo, bardzo fajna. Ja jem zazwyczaj jedną taką cząsteczkę na dzień, raz na, nie wiem, 2-3 dni, więc u mnie to idzie bardzo powoli. Ale mimo wszystko, jeżeli chcecie kupić komuś jakiś fajny prezent, to jak najbardziej te czekolady z Dillsa są super. Ta nowa wersja jest bardzo smaczna, jak mogliśmy się przekonać i mogę je gorąco polecić. Jeszcze na koniec taka mała dygresja. Ja od powrotu do domu chcę pomalować usta na nowo balsamem, ale cały czas łapię się na tym, że będę coś testować przed kamerą, więc nie chcę sobie zjadać tego balsamu i tak cały czas to odkładam i odkładam, ale mam nadzieję, że widok moich ust bez balsamu tutaj nikogo nie zgorszy. To jest żartek coś, żeby nie było. Ale naprawdę jestem zadowolona z tej białej czekolady. Ja mam też jeszcze kupione te jajeczka właśnie wielkanocne z tej firmy, więc na pewno to sobie jeszcze na jakimś blogu najbliższym przetestujemy, bo też jest to fajny słodycz właśnie teraz na przykład dla dzieci na tak zwanego zająca. Dajcie znać, czy u was na zająca coś się dostaje, bo u nas w rodzinie jest taka tradycja, że na zajączka zwyczaj dostają prezenty, takie małe upominki tylko dzieci i są to przeważnie słodycze, ewentualnie jakieś ubrania, ale tak przeważnie są to same słodycze. Dajcie znać, jak to u was wygląda. Jest chwilę przed godziną 23. Ja jestem właśnie po obejrzeniu przedostatniego odcinka
projektu Kapit. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ostatni odcinek, tym bardziej, że zapowiada się naprawdę wielka, fajna gala. I muszę przyznać, że ten program, pomimo tego, że nie jest pozbawiony minusów, ma w sobie coś takiego, że człowiek cały czas się uśmiecha i przywiązuje się do tych bohaterów, śledzi ich losy i nie wiem, oni są tak sympatyczni, tak uroczy w poszukiwaniach swojej drugiej połówki, że naprawdę ja większość programu siedzę z bananem na ustach i sprawia mi on naprawdę wielką przyjemność. Oczywiście, tak jak wspomniałam, widzę tutaj kilka rzeczy, które można by było poprawić, które też nie są do końca okej, bo wiadomo, że nie da się zrobić pierwszego programu tak kompletnie, wiecie, bez żadnych pomyłek, błędów, ale mimo wszystko uważam, że jest to bardzo ważny program. Ja taką moją opinię całościową i końcową będziecie musieli poczekać jeszcze ponad tydzień, aż zobaczę ostatni odcinek, ale jestem ciekawa, czy wy ten program oglądacie, co myślicie, co uważacie. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. Ja odpaliłam lampę i mam wrażenie, że mam zupełnie inny kolor włosów, ale jeszcze do tej pory uczę się dobrego ustawienia, ale myślę, że teraz mam bardzo dobrze oświetloną twarz, bo zastanawiam się, czy nie lekko prześwietloną, więc tutaj czekam na wasze opinie, a teraz mam lampę ustawioną na moc 60%, więc jestem ciekawa, jak to wygląda, bo powiem wam, że bardzo mało widzę w poglądzie, bo tak, stoję troszeczkę dalej, podgląd w tym DJI-u jest mały, a jeszcze mi oślepia lampa, więc tak troszkę jestem ślepa jak krecik w tym momencie, ale nieistotne. Jak widzicie, miałam taki dość spokojny, ale w miarę aktywny dzień. Myślę, że dał mi on dużo relaksu. Odstresowałam się, wiecie, poszłam na spacer, poszłam do ludzi, później spędziłam miło dzień, zjadłam coś dobrego, rozmawiałam z Martyną i powiem wam, że właśnie takie rozmowy z fajnymi, pozytywnymi ludźmi, którzy was wspierają, którzy zawsze służą wam dobrą radą i z którymi możecie po prostu być sobą, to jest zawsze najlepszy relaks. Tutaj też na wystawie miałam i z Aloną, niestety nie najlepiej się czuła, więc mam nadzieję, że Ala szybko wróci do zdrowia, ale naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiaj mój dzień wyglądał tak, a nie inaczej. Mam w planach nagrywać vloga wtorek lub środę, ale to się jeszcze okaże, jak będzie wyglądał mój dzień we wtorek, ponieważ trochę się obawiam, że mogę się z różnymi rzeczami nie wyrobić, więc nie wiem, jak sobie to wszystko poukładam. Jutro mam w planie nagrać dwa filmy, ale też nie wiem, jak mi się to ogarnie, bo wiecie, jutro jest poniedziałek. Ja chciałabym zmontować jutro rano tego vloga, ponieważ dopiero rehabilitację w tym miesiącu zaczynam od wtorku. I tak nie wiem, czy wy też tak macie, ale dla mnie poniedziałek jest zawsze bardzo trudny po weekendzie, w szczególności kiedy właśnie weekend nie pracuję, to potem w poniedziałek mam bardzo dużo roboty i już nawet ustaliłam z moim panem rehabilitantem, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, wiecie, nie mamy jakichś zaległych zajęć, które trzeba zrealizować do końca miesiąca, to po prostu w poniedziałki nie mam tej rehabilitacji, bo ja zazwyczaj mam albo dwa, albo trzy spotkania tygodniowo, bo niestety w ciągu miesiąca jest ich tylko 10. Oczywiście tutaj też to będzie troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o właśnie o cały przebieg, bo mam jeszcze w tym miesiącu święta, a pod koniec kwietnia, jeżeli wszystko się ułoży, ja też będę troszeczkę niedostępna, ale o wszystkim będziecie się dowiadywać na bieżąco. Myślę, że czas już kończyć tego vloga, bo boję się, że znowu wyjdzie mi półgodzinny film i ja wiem, że lubicie dłuższe materiały, ale potem też ciężko mi się to montuje, zajmuje to sporo czasu, więc wolę częściej wypuścić trochę krótsze materiały niż właśnie troszkę takiej kobyłki, ale mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, niezależnie od tego, ile czasu to wyniosło. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite oraz tutaj bezpośrednio na YouTubie. Jesteście niesamowici, dziękuję, że wierzycie w mój rozwój. A jeżeli ktoś chce dołączyć, to link do Patronite macie w opisie albo tutaj przycisk wesprzyj koło przycisku subskrybuj. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Nagrywanie dla was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!